Jak powstaje książka? Drodzy czytelnicy, witam Was w naszej bibliotece. Chciałabym zaprezentować Wam, jak powstaje książka. Z jakich elementów się składa? Myślę, że na pewno Was to zaciekawi i z przyjemnością wysłuchacie tych wiadomości. Autor, który ma pomysł na napisanie książki, siada przy biurku i przelewa swoje myśli na papier. Obecnie coraz częściej pisze od razu na komputerze. Kiedy książka jest gotowa, idzie do wydawnictwa, aby ją opublikować, czyli wydać w wielu egzemplarzach. Wydawca po przyjęciu książki zleca wykonanie ilustracji i projektu okładki artyście grafikowi. W redakcji językowej z kolei redaktorzy i korektorzy przygotowują książkę do druku, między innymi sprawdzając, czy nie zawiera ona błędów. Poprawiony tekst, ilustracje oraz projekt okładki to wszystko trafia do redakcji technicznej, gdzie książka jest składana. Złożona książka za pomocą internetu jest wysyłana do drukarni. Tutaj maszyny drukarskie powielają ją na papierze w tysiącach egzemplarzy. Osobno drukuje się zawartość książek, czyli tak zwane środki, i osobno okładkę. Specjalna maszyna introligatorska łączy je w całość i w ten sposób powstaje książka w takim kształcie, w jakim ją znamy. Gotowy nakład książki trafia do wydawcy, a następnie do hurtowni. Hurtownie sprzedają książki księgarniom. Księgarnie zaś także Twoim rodzicom, nauczycielom. W ten sposób książka od autora do pisarza poprzez wydawców, redaktorów, drukarzy, hurtowników i księgarzy trafia do rąk czytelnika. A oto element budowy książki. To, z czego składa się nasza piękna książeczka. Jest to wyklejka, okładka, strona tytułowa, część główna książki i spis treści. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.